Hej, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj przedstawię kolejną grę na kartkę. Jest to chyba druga po kółku i krzyżyku najbardziej popularna gra właśnie na kartkę. Gra jest przeznaczona dla dwóch osób minimum lub więcej. Może bez ograniczeń grać w nią 5-6 osób. Im więcej, tym rozgrywka jest ciekawsza. Gra polega na tym, iż każda osoba rozrysowuje sobie tabelkę z zaznaczonymi kategoriami. No i podstawowym jest, wiadomo, państwa i miasta, jak sama nazwa wskazuje gry. Czyli zaznaczamy, wpisujemy państwa, miasta, na przykład zwierzęta, rośliny, imiona, rzeczy. No i na końcu punkty, gdzie będziemy zliczać punktację. Oczywiście kategorii może być więcej, to już jest kwestia ustalenia pomiędzy graczami. Mogą to być na przykład auta, kolory, góry, rzeki, jakieś osoby. No już mówię, kwestia dogadania pomiędzy graczami. No i zasady polegają na tym, iż jedna osoba zaczyna odliczać głośno, mówiąc X, Y, Z i następnie po cichu odlicza alfabet od A, B, C i wiadomo, tak jak dalej idzie alfabet. Druga osoba natomiast po pewnym czasie mówi stop i ta osoba, która odliczała, powiedzmy doliczyła do literki F, mówi głośno, że litera F i wtedy na tą literę wszyscy zaczynają wpisywać w swojej tabelce hasła. Jeszcze kwestia jest taka umowna, do jakiego momentu gramy. Powiedzmy, osoby ustalają sobie, że do 10 liter odgadywanych grają, po czym kończą rozgrywkę i zliczają sobie punkty. No i tak jak mówiłem, powiedzmy, że padła literka F, wszyscy zaczynają wpisywać sobie, no i na przykład państwo Francja, miasto Frankfurt, zwierzę flaming, roślina fiołek, imię jak będzie Felix i rzeczy firany. I w tym momencie, osoba, która pierwsza wpisała wszystkie hasła, wymyśliła, mówi stop i od tego momentu odlicza, powiedzmy, 10-15 sekund. I to jest te 15 sekund, które mają jeszcze osoby pozostałe na wpisywanie haseł. Gdy odliczy te 15 sekund, mówi koniec, czy tam stop. Wszyscy odkładają długopisy. No i te hasła, które mają, które zdążyły zapisać, wymyślić, porównują z innymi graczami. No i teraz dla przykładu tutaj zaznaczyłem, że to jest, powiedzmy, osoba pierwsza. Tu sobie zaznaczyłem osobę drugą, która wpisywała na literkę F. No i teraz jak wygląda punktacja. W tym momencie pierwsza osoba wpisała Francję, druga osoba również wpisała Francję, czyli każda osoba podała hasło, ale są to takie same państwa. Czyli każda osoba dostaje po 5 punktów. Zapisuję sobie tutaj, żeby łatwiej było to liczyć. Następnie pierwsza osoba, miasto, podała Frankfurt. Druga osoba nie podała żadnego, powiedzmy nie wymyśliła lub nie zdążyła. Pozostałe osoby też nie wpisują, nie miały żadnego. Czyli w tym momencie ta osoba dostaje 15 punktów. To jest maksymalna punktacja. Punktów można mieć 0, 5, 10 lub 15 za dane hasło. Teraz tak, zwierzęta. Flaming. Tu osoba
wpisała foka. Czyli każda osoba ma hasło i każda ma inne. W tym momencie dostaję po 10 punktów jedna i druga osoba. Teraz tutaj jest. Pierwsza osoba podała fiołek. Druga osoba lub te pozostałe nie mają hasła, czyli ta osoba znowu dostaje 15 punktów. Imiona. Felix, Fabian, czyli dwa różne hasła, po 10 punktów. No i rzeczy. Firany, fontanna, czyli również dwa różne hasła, czyli po 10 punktów. No i zliczamy punkty. Mamy 20, 30, 45, 55, 65 punktów. Jeszcze raz policzę 10, 20, 30, 45, 50, 65. Zgadza się, druga osoba, no wiadomo, miała mniej, bo mniej haseł podała, czyli 5, 10, 15, 25, 35 tylko. No i jest, zliczone są punkty. Pierwsza osoba dostała 65, druga 35. I teraz następuje następna kolejka. Czyli ta osoba, która odliczała XYZ, podawała litery, następna mówiła stop. To teraz ta osoba, która mówiła stop, ona odlicza alfabet, znowu mówi na głos XYZ, zaczyna po cichu liczyć A, B, C, D, E, F, G, H i tak dalej. I kolejna osoba mówi znowu stop, pada jakaś tam litera, powiedzmy J, no i wszyscy zaczynają wymyślać hasło na literę J. No i to by było na tyle. Bardzo fajna gra. Tak jak mówię, dla co najmniej dwóch osób lub więcej. No i to tyle. Zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia.